dobry! Słyszałem, że w Polsce spadł śnieg, a ja wylądowałem tutaj, gdzie jest 35 stopni w cieniu. Jestem w Doha w Katarze i postaram się Wam pokazać mój pierwszy dzień właśnie z pobytu tutaj. No to co, zaczynamy! Jesteśmy na autostradzie, którą poruszamy się, by dojechać do centrum akredytacyjnego. Sam Katar jest cały czas w budowie, co chwilę po lewej czy po prawej stronie możemy zauważyć takie miejsca, jeszcze konstrukcji, w których widać, że przygotowywane są kolejne wspaniałe budynki, bo sam kraj imponuje architekturą. To też pewnie pokażemy Wam nieco później. Mimo że znajdujemy się przecież na pustyni, jest bardzo zielono, widać, że wszystkie te systemy do nawadniania, do przygotowywania poszczególnych miejsc, no, zostały pięknie opracowane i architektonicznie, i funkcjonalnie, więc no, robi to spore wrażenie. Przed nami są miejsca, w którym na samym początku trzeba się zgłosić i pokazać swój paszport. Następnie robione jest zdjęcie do odbioru akredytacji. Teraz jak obrócimy się w prawo, to tutaj są różnego rodzaju takie stoiska dla mediów, gdzie odbiera się bilety, gdzie można właśnie dostać się na poszczególne mecze. No i tam dalej po prawej stronie jeszcze nieco tu już się odbiera swoje akredytacje. Wzywani są dziennikarze, którzy podchodzą do specjalnego okienka, gdzie drukowane są akredytacje i widzimy tutaj swoje poszczególne numerki, w ramach których oczekuje się właśnie na odbiór swojej akredytacji. A tak wyglądam ja, świecący się Adam od gorąca, no i powolutku jakoś staramy się tutaj poruszać. Wjeżdżamy właśnie takimi schodami ruchomymi, a wszędzie znajdują się te komunikaty marketingowe Mistrzostw Świata, czyli że jesteśmy tutaj razem, że jest to niesamowity czas, wielki pająk. Ciekawe, z jakiego powodu się tutaj znajduje. Dziennikarze z całego świata, Japończycy, Koreańczycy, Polacy, Niemcy, ale i też Katarczycy. Bardzo dużo widać, że z Bliskiego Wschodu też osób tutaj przyjechało. Kilometry kabli na takich tymczasowych konstrukcjach. To miejsce, gdzie nagrywają telewizję, gdzie odbywa się przekaz już bezpośrednio wideo i z meczów, i z różnego rodzaju studiów telewizyjnych. Widać, że zostało to zrobione w takim wielkim centrum kongresowym, jest to tymczasowa konstrukcja. Powolutku zauważamy, że ta atmosfera turnieju i ta jego skala rzeczywiście wydaje się być bardzo duża. Teraz zobaczymy, jak wyglądają największe telewizje świata. Zobaczcie, to jest tak zwane Houston, czyli centrum zarządzania sygnałem telewizyjnym. Jeszcze wszystko w takich kolorach tęczowych, czyli kamery nie włączone, ale myślę, że jest to już kwestia chwili i będzie się działo. Kolejnym przystankiem w naszej katarskiej podróży jest hotel Ezdan Palace. To tutaj śpi i odpoczywa reprezentacja Polski. Ten okazały witraż to dach hotelu i gdy spojrzymy na dół, ukaże nam się piękne lobby. Ten obiekt to prawdziwa rezydencja. Jest tutaj dużo złota, marmuru, pięknych, różnych innych stonowanych kolorów. No i przede wszystkim nasza biało-czerwona flaga, którą widzicie na samym środku hotelu, ale także telewizory, które witają nas po polsku. No i można powiedzieć, że reprezentacja jest w świetnych warunkach. Wygląda to luksusowo, sala odpraw. To wszystko bardzo ładnie przez PZPN przygotowane. No, nawet stół do pingla. Czyli nawet w takich pięknych, złotych przestrzeniach można sobie pograć w ping-ponga. A teraz jesteśmy na treningu reprezentacji Polski. Jak widzicie, zainteresowanie mediów bardzo duże. Piłkarze w dobrych nastrojach są dzisiaj pierwszy raz w tym ośrodku treningowym. Muszą się z nim zapoznać, zobaczyć, jak to wszystko jest tu zorganizowane. A sama organizacja super. Tylko trochę w salce konferencyjnej było chłodno, zimno, no i duży ścisk, bo zainteresowanie właśnie mediów ogromne.
to dopiero początek naszej katarskiej przygody. Już niebawem kolejne materiały, a wy pamiętajcie, polajkujcie nas na fejsie i włączcie powiadomienia. Do zobaczenia!